Siemanko, witajcie, z tej strony Biały, przedstawiam wam Aleksa. Cześć. Jest to seria Luz Bajerka, czyli dopełnienie rozmów w tłoku. Jak pamiętacie, przeprowadzałem z wami takie rozmowy na live'ach, więc takim dopełnieniem będziemy sobie tutaj na luzie rozmawiać z Aleksem. Temat, jaki dzisiaj będziemy poruszać w tej serii, to oczywiście zachowania ludzi na zlotach. Powiedz mi, bo ty jesteś przedstawicielem młodego pokolenia, Alex, jak ty się czujesz jako zlotowicz, jak jedziesz na jakiś zlot, jak ty się czujesz, jak ty odbierasz zachowania młodych zlotowiczów? Wiesz co, zachowania zlotowiczów dzielą się na pewno na jakieś takie dwie grupki, gdzie jedni to są ci w porządku, którzy przyjeżdżają, mają zajawkę, o czymś się interesują, chcą pokazać swoją furę, lepszą czy gorszą. No i jest druga grupa, która przyjeżdża, żeby pooceniać, pokomentować, bo jak ty masz słaby wóz, to wiesz, to ty się nie nadajesz. Moim zdaniem no, powinna być jedna wspólna grupa, motoryzacja łączy, nie dzieli. Wszyscy się szanują. No w sumie tak, no w sumie rację. Jak podchodzisz do tego, że jesteś na zlocie, widzisz młodych, tak, ze swojego pokolenia, i zaczynają no, łamać zasady. Zależy jaki zlot, bo umówmy się, są zloty legalne i nielegalne, tak? I na zlocie nielegalnym, no wiadomo, różnie bywa. Ale jeżeli masz już zlot legalny, jest oprawa muzyczna, są zasady i widzisz, że młoda osoba, grupka ludzi zaczyna upalać gumę, jest to łamanie zasad, które organizator dał. Jak ty to odbierasz swoim, nie wiem, spojrzeniem? Czy według ciebie młodzi powinni coś takiego robić, żeby się pokazać na zlocie? Czy powinni normalnie się zachowywać jak typowy zlotowicz, taki prawdziwy? Powiem przez przykład takiego, nazwijmy to, nielegalnego zlotu. W momencie, kiedy taka grupka zaczyna upalać gumę, gdzieś tam próbować driftować, gazować czy cokolwiek, wiadomo, że na nielegalnych, jak i na legalnych zlotach zjawia się policja. Policja wtedy nie patrzy, że to ten gość konkretnie z tej BMW czy z tego Mercedesa lata bokiem, tylko biorą pod uwagę całe towarzystwo, które tam jest. No tak, i później przyjeżdża młody chłopak, świeżo po prawku, który kupił jakąś swoją pierwszą furę, przyjeżdża na zlot, coś mu tam gdzieś rdza odpada, nie ma tam jakiegoś katalizatora czy tunika, zatrzymuje go policja, dostaje mandaty w setkach, w tysiącach i rośnie niechęć przez to, że tydzień temu jakiś tam inny gość sobie postanowił polatać bokiem na parkingu. No i po prostu policja, wiadomo, że tu chodzi też o bezpieczeństwo, nie? Jeśli taki, no, przede wszystkim. Jeśli taki gość by, kurczę, uderzył tą BM-ką w ludzi, no to wtedy nie byłoby fajnie. No, no też nie chodzi o ludzi, bo też na zlocie masz inne samochody. Droższe, tańsze. Właśnie, od innych właścicieli. Czyli jednym słowem, młody zlotowicz, który zaczyna poznawać te nasze środowisko, no ty właściwie już jesteś ile czasu w naszym środowisku? 20 lat mam, więc swoim samochodem jeżdżę od 2 lat, ale gdzieś tam wcześniej z jakimś kumplem, jak się udało zabrać. Czyli jak byłeś młodszy, to sobie jeździłeś ze starszym kolegą, no... Z 5-6 lat spokojnie. Czyli mniej więcej znasz, że tak powiem, naszą subkulturę, bo to nie jest środowisko, to jest już subkultura. Środowisko to było wcześniej. Znam to od kuchni. Natomiast nie wiem, czy zaobserwowałeś też takie zjawisko, bardzo często na młodych jest takie określenie bananowe dzieci. Czy ty się pod to podpisujesz w sensie takim, że jesteś młody, tak? I jakiś starszy zlotowicz powie, a przyjechał bananowiec. Natomiast zobaczy ciebie z tej innej strony, z tej dobrej strony i ty również możesz na takich młodych powiedzieć, o przyjechał bananowiec. Czy ty się pod tym podpisujesz? I podpisuję i nie. Zależy od zachowania tego bananowca względem innych zlotowiczów, bo jeśli przyjeżdża z głową w chmurach, że on jest bogiem, bo tata kupił Mercedesa. No to jest bardzo często właśnie. To jest bardzo częsty widok, no to wtedy no, nie chcę mi się za bardzo gadać z taką osobą.
A jeśli przyjeżdża gość i mówi, słuchajcie, no tam ojciec mi się dołożył, sam mój pierwszy samochód zafundowali mi rodzice. I mega się z tego cieszyłem i myślę, że byłem wdzięczny. To myślę, że to, czy ktoś jest takim negatywnym bananowcem, to określa to, czy jest wdzięczny, czy po prostu myśli, że panem świata, bo coś dostał. No u nas, znaczy się starsze pokolenie na bananowe dzieci woła właśnie, tak jak mówisz, bogaty tatuś, bogata mama, tak? Natomiast ja też zaczynałem jako bananowiec w sensie takim pozytywnym, że no mnie jako młodego chłopaka nie było stać na auto. Moim pierwszym autem to był Fiat Cinquecento 800, porobiony tam jakoś tak na tamte czasy, to oczywiście jarało bardzo. Jeździło się na nielegalne oczywiście u nas na Śląsku, wiadomo gdzie, na M1. Do teraz się jeździ i teraz może inaczej. Wiesz, że na przykład jest lot legalny i są zlotowicze, ale co powiesz na temat ludzi, którzy oglądają auta? Ja się spotkałem z takim zjawiskiem i też rozmawiałem z ludźmi, że narzekają bardzo na ludzi, którzy tak, podchodzą do auta i zaczynają palcować. Wiesz, ile kosztuje karty tajnik teraz, nie? Wie. Albo sam robisz, jak masz warunki odpowiednie, to masz garaż i się bawisz w to w własnym zakresie, ale są zakłady, które no kasują. I teraz tak, przyjeżdżasz na taki zlot, masz zapewnione miejsce, oczywiście nie będziesz cały czas stał przy tym aucie, bo też możesz iść gdziekolwiek indziej. Obejrzeć, pogadać z kimś. Tak, dokładnie. I nagle z daleka widzisz, że podchodzą i ci, o, paluszkami, nie? No to jak ty to nie wiem, jakie byś miał na przykład rozwiązanie? Rozwiązanie, jakaś może ogólna informacja, chociaż teraz widzę, że na takich, że tak powiem, fachowo organizowanych zlotach, tak jak Garszą Silesia, czy tego... No fachowo, fajnie powiedziane, no ale dobra. Zloty, jest informacja, że po prostu tam nie wsiadać, nie dotykać i tak dalej, jeśli właściciel się nie zgadza. No tak. Jeśli ktoś podchodzi do mnie i mówi, mimo że jest ze starą natrójką, mówi, że fajny projekt, coś tam mu się w niej podoba i chce sobie zajrzeć, nie ma problemu, ale jeśli nie zapyta, przyjdzie, siądzie sobie na maskę, gdzieś tam wniotkę jakąś zrobi, gdzieś tam coś torebką jakaś pani zarysuje. Ja rozumiem, że to są dobre intencje, nikt nie przychodzi zarysować auta na zlot, ale no rozwaga jakaś taka, uważność, żeby po prostu szanować nie swoją rzecz i możliwie jak no jest widzisz, ciężko, że jest ciężko. Jakiś właściciel, czy ktoś, kto po prostu może się zajmować tym samochodem, zapytać i po prostu, no jeśli się nie zgodzi, no to się nie zgodzi. Jeśli się zgodzi, to wiadomo, no to nie będzie mówił, że nie, ale no. Ale też ja na przykład się spotkałem z takim zjawiskiem, najbardziej mnie wkurzają dzieciaki, przyjeżdżają na, załóżmy, na jakiś tam zlot legalny na powietrzu, ogólnodostępny dla wszystkich i wkurza mnie ta jazda rowerami między samochodami. To jest po prostu dramat. Ja nieraz chodziłem między samochodami i uważam, tak? Jak mam plecak, to staram się go mieć w ręce, nie na plecach, bo jak przeszedłbym koło auta, a auta czasami są tak poustawiane, że się nie zmieścisz, obrócisz, porysujesz, a tu gówniarz, oczywiście za wyrażenie to przepraszam, ale no umówmy się, no jest to gówniarz, który jeździ na rowerze i to nie wolno, że on go prowadzi, on między samochodami se robi rajdy. Tetris tak zwane. No. To jest właśnie kolejny temat do dłuższego, że tak powiem, rozlewania się. No przypuśćmy, że takie dziecko uderza w Mercedesa, który stoi, czy w jakąś BMW nowszą. No bo ja każde auto może. Ten dzieciak uderzyć. Jest sam na tym zlocie, nie? Nie przyszedł z mamą czy z tatą, tylko przyjechał sobie na rowerze. No ale nie wkurza się to? Wkurza. Jak na przykład, wiesz, wypastowałeś swoje auto, tak, i nagle widzisz, że ci ktoś palcuje, dotyka, bez twojej wiedzy. To co? To podchodzisz i od razu co? W lampę? No nie. Chyba nie, no, ale... Raczej zwracam uwagę, żeby po prostu uważali, nie? No tutaj wracając do tego, co mówiłem, przejedzie taki dzieciak na rowerze, niechcący gdzieś utrąci lusterko, złamie je w BMW, która kosztuje 100 tysięcy, no, jest bez rodziców i co wtedy?
No to jedyne... Nie, nie przyjemności, tylko i wyłącznie. No nie? Dla rodziców, a tym bardziej dla takiego no, dzieciaka. No, pewnie on to robi po to, żeby się popisać, ale popisuwa też ma mieć swoje granice, według mnie. Wiele razy byłem na różnych zlotach, czy legalnych, czy nielegalnych. Nawet na nielegalnych też zwracają na to uwagę, jak właśnie przyjeżdżają na rowerach. Też się z tym spotkałem, zwracają uwagę na to, no bo umówmy się, no okej, nielegalne, no to wiadomo, jakiś tam jest inny klimat, tak? Jest inna charakterystyka tego całego zlotu, no ale no, auta są wystawiane, są zaparkowane, te auta nie są tanie. Oczywiście ktoś kupi jakiegoś tam, nie wiem, samochód załóżmy za 3-4 tysiące, a wsadzi w niego tyle hajsu i nagle ryska czy cokolwiek, czy zerwana do, no, dokładka, nie wiem, z przodu, z boku, z tyłu. Gniotka jakaś, bąbelek. No to pierwsze co, to pewnie dostajesz ból. Ból rośnie. No, dokładnie. Ale tak można powiedzieć, że ci oglądający są potrzebni, ale niech się stosują też do jakichś takich swoich zasad. Niech szanują mnie swoje rzeczy przede wszystkim. Myślę, że to jest taka główna myśl przewodnia. Szanuj mnie swoje. No. Nie wiesz, czy możesz, to nie dotykaj. Zapytaj, jeśli widzisz gdzieś właściciela. I myślę, że wtedy by to, jakby każdy się do tego stosował. Sam nieraz jestem oglądający, stawiam swoje auto gdzieś na zlocie, czy to legalnym, czy nielegalnym, idę obejrzeć inne, to nie przywodzę, nie opieram się, nie siadam na maskę. A no nie, no umówmy się, to możesz se, no, na swoje auto tak zrobić. Jakby każdy się do tego stosował, to myślę, że byłoby idealnie, nie byłoby problemów na złote. No niestety oglądający to jest, że tak powiem, taki mankament tego, że niektórzy oglądający oglądają normalnie, zapytają się, czy można, a niektórzy nie patrzą na to, że to jest auto od kogoś, że wsadził w to gruby hajs, no bo taka prawda, nasza pasja nie jest tania. Tak się wydaje ludziom, jakaś tam modyfikacja, załóżmy, nie wiem, obniżenie auta z zwykłymi sprężynami, no to też trzeba wydać ileś tam z portfela, żeby mieć te sprężyny, czy nawet gwint. Ile by to nie kosztowało, pracowałeś na to, nie? No. Swoją pracę, swoją czas, radę. Swoje pieniądze, dlaczego ktoś ma to zniszczyć, czy wiesz, czy ktoś ma to jakoś negować, gdzie ty włożyłeś pracę w to, nie? Włożyłeś tam pieniądze i czas i pasję, najważniejsze, pasję włożyłeś, żeby coś tam sobie pokombinować przy jakimś swoim tam projekcie. A co powiesz na przykład do spalania, że ktoś spalił miejscówkę? To co, zachowanie zlotowicza jest do tego? Czy przyjazd policji na dany zlot? Czy tak zwane łamanie zasad? Albo jeszcze upalanie gumy, albo jakieś inne? No bo na to zwracają też uwagę. Co jest powodem tego, że nagle miejscówka jest spalona? Bo mam zapisane... Myślę, że bezmyślność do części, bo... Co powoduje, że zlot jest spalony? I pierwsze moje pytanie. Czy panowie w niebieskich mundurach to powoduje, że zlot jest spalony? Myślę, że nie ci panowie, a ludzie, którzy sprawiają, że ci panowie zaczynają się interesować. Czyli prowokacja. Może nie prowokacja, tylko bezmyślność... No tutaj też kiedyś, jak organizowałem zlot, to napisał mi zlotowicz wiadomości prywatnej, czy zapewniam mu to, że on przyjedzie na zlot i ja mu zapewnię, że policja nie przyjedzie i go nie skontroluje. Czy organizator ma się do tego no, podpisać, że nie wiem, ty organizujesz zlot, załóżmy, tak? I ktoś ci pisze, słuchaj, przyjadę do ciebie, ale zapewnij mi, że nie będzie pałek. Czy to też powoduje, że organizator nie dopilnuje tego i nagle zlot jest no, spalony w jakimś sensie? Myślę, że to zależy od tego, jak jest zorganizowany zlot. Jeśli jest to dogadane z jakimś zarządcą, bądź właścicielem terenu, że teren jest zamknięty, policja tam nie wjeżdża, no to wtedy mogę mu to zagwarantować, że słuchaj, na moim zlocie, na terenie, tak, nie będzie panów smutnych. Nie będzie, no. Policji, nie ma się czego bać. Tak. Ale nie odpowiadam za to, że ktoś ma głośny wydech, czy
czy lubi sobie brawurowo pojeździć, wyjedzie ze zlotu i tam będzie czekała no, na przykład... Ty już nie masz na to wpływu, nie, jak już organizujesz zlot, no to organizujesz w danym no, terenie, nie będziesz odpowiadał to, co się dzieje na drogach dojazdowych zlotu. Nie, no, zadawali takie pytania, czy ja zapewnię jako organizator, tak jak organizowaliśmy CSS tego 22 czerwca, to powiem ci szczerze, takie pytania dostawałem na Messengera, na moim blogu, czy ja zapewnię, że nie będzie policji, że będzie brama wjazdowa i tak dalej. No zapewniłem to, co mogłem, ale przyjechali. Byli, byli. No, ciebie później... była fajna, ja musiałem uciekać niestety, żałuję, ale... No w tym czasie to był jeszcze Dabit w Kielcach i w Katowicach American Cars. No, tak, dokładnie. Powiem ci co do tej policji... Jak ty się odnosisz, widząc no policję, niektórzy to lubią, wiesz, tak jak w filmie Szybcy i Wściekli, a pouciekamy, nie? Jak ty się do tego odnosisz, przyjadą ci... No wiadomo, przyjeżdżają tak na każdy jeden i nagle co, widzisz, że wszyscy się... Powiem ci, że mój, myślę, że największy autorytet co do i motoryzacji i spraw życiowych w życiu to jest mój dziadek, którego chcę pozdrowić. Powiedział mi kiedyś coś takiego, jak zaczynałem jeździć samochodem. Słuchaj synku, z policją nie wygrasz. Będziesz chciał ty im udowodnić, że ty jesteś wyższością nad nimi, oni ci i tak w każdy możliwy sposób to udowodnią. No tak. Mówi, rozmawiasz z policjantem na spokojnie. Jak coś popełniłeś, jakiś błąd, przyznajesz się. Bo skoro on to widział, no to jak złapie cię za rękę, nie powiesz, że to nie jest twoja ręka. I powiem ci, że kilka razy zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zostałem zatrzymany do... Czyli smutne oczy kotka Szereka, że się robi pewnie. Nie. Nie? Normalna ludzka rozmowa... Podejście jak do człowieka, bo i powiem ci, że nigdy się jeszcze nie spotkałem z policjantem, który by zatrzymał mnie i powiedział, nie, wysiadaj z auta, dokumenty, wszystko na maskę. Nie, jak normalnie ja się odnosiłem do policjanta, zawsze policjant był takim, kurde, dobrym starszym kolegą, który powie, dobra, pogrozi palcem, ale następny raz tak nie rób, pouczam cię dzisiaj i jedź dalej bezpiecznie. No z tym dobrym kolegą, no... Powiem ci szczerze, w tamtych czasach to się tak nie określało. No ale wiadomo, zawsze trzeba mieć ten jakiś tam respekt, tak? No bo tak jak twój dziadek mówi, policja ci udowodni zawsze. Też... To są mądre słowa i to powinno młode pokolenie wziąć sobie troszkę do swojej główki, tak mi się wydaje. Nie ma co kozakować. No nie, bo oni zawsze znajdą coś, żeby cię upierdzielić. Czyli normalna rozmowa. Jak człowiek z człowiekiem. No to, że on jest w mundurze, okej, okay, może tam wiadomo, może ma jakieś tam większe prawa, no ale to jest tylko człowiek, wykonuje swoją pracę. Ja się spotkałem z opinią ludzi, że dobrze, że są, bo pilnują tych młodych. Bo młodzi, też byłem młody, ale no nie robiłem takich akcji, jak są robione teraz. No nie wiem jak ty, no ty też jesteś młody, jesteś przedstawicielem młodego pokolenia. Masz przedstawicielem, jaka poważna... No w sensie takim, że no... Rozumiem. No, ale co się... Może, co cię zainspirowało teraz, odbiegając od tego tematu, no wydaje mi się, żeśmy przedyskutowali to w jakiś tam sposób, teraz taka luźna rozmowa. Co spowodowało to, że cię wciągnęło nasza subkultura, jaką jest tuner? Czy film Szybcy i Wściekli, bo na pewno, czy ogólnie przyjazd z tym starszym kolegą, tak jak mówiłeś, na jakiś tam zlot, ktoś młodszy i czy to ci się w jakiś sposób spodobało, czy ogólnie tak no od siebie nagle, a będę takim o miłośnikiem motoryzacji. Bo jest taka moda. No, albo jest taka moda. Odkąd pamiętam, właśnie jeszcze raz wspomnę mojego dziadka na podwórku, zawsze stały auta, zawsze jakiś wujek, jakiś kolega z pracy od dziadka, zawsze dziadek coś sobie sam wymieniał, dziadek sam naprawiał, zawsze gdzieś tam ten mały Alex tu przytrzymał śrubkę, tu popatrzył jak dziadek przechodką kręci. I tak mnie to jakoś zajawiło na samochody, później tak jak mówisz, w nim Szybcy i Wściekli. No, patrzyłem, że
Tam jest troszkę inny Opel Vectra, któremu leci ogień z wydechu i ma jakiś spoiler i neony pod spodem. No i tak zacząłem się interesować. Potem dowiedziałem się, że tutaj na M1 są organizowane takie zloty. Kilka razy pojechałem. Potem już taki efekt domina. Wpadłem i się zakochałem. Ten narkotyk niestety wciąga, ale to jest zdrowy narkotyk. Patrząc na to, poznaje się ciekawych ludzi. Tutaj nie mówię o ludziach, którzy nie mają nic wspólnego, bo są różni ludzie, przyjeżdżają, ciekawi są. Ale teraz tak, starsze pokolenie jest nastawione na nas tak negatywnie, bo wiadomo, otoczka jest jaka jest, albo grupy przestępcze, albo zlot to zaraz wyścig, tak jak to dziennikarze mówią. Tak, dokładnie i tak dalej. A natomiast nie znają tego od środka, więc nie wiem czemu na przykład jest wśród starszych ludzi, że jak coś widzą, że ten to zaraz telefon i przyjeżdżają panowie w niebieskich mundurach. Jak ty się do tego odniesiesz i co można by było zrobić, żeby starsi ludzie jakoś inaczej spojrzeli na nas? Myślę, że tu możemy to podpiąć do tego, jak na zlotach policja na nas patrzy, bo właśnie takie niektóre mało myślące istoty, które wsiadają w jakieś tam auto i robią, że tak powiem, wieś gdzieś na mieście, robią jakieś kombinacje alpejskie tak zwane, to później starsi ludzie nie widzą tego, że to ta konkretnie osoba zrobiła, tylko aha, to było głośne, czyli każde następne głośne też jest do kitu i też będzie robiło coś złego. Sam mam sąsiadki, które nie przepadają za moim wydechem, kiedy o 5 wyjeżdżam do pracy. No niestety u nas to jest mankament taki, że samochód, że tak powiem, podrasowany, stuningowany, oczywiście etap tuningu to jest wydech. No niektórzy nie są miłośnikami głośnego wydechu. Spotkałem się z tym. Ja myślę, że nie mam tak głośnego, żeby był nie wiadomo jaki mam tak. No wiadomo. Nawet mam jednego sąsiada, który kiedyś się mnie zapytał, mówi, no tam dwie końcówki ci z tyłu auta wystają i tak dalej, jaki tam masz silnik. Mówię, że jeden są turbo, nie? I sąsiad mówi, a jaki rok? Mówię, 9.8. No to powiem ci, w tamtych latach to chciałem taką mieć, ale już zaczynałem się robić stary i już mi nie wypadało, nie? No, także jedni chwalą, drudzy nienawidzą. I myślę, że to jest właśnie przez tych takich mało myślących niektórych sąsiadów.